Serdecznie witam wszystkich naszych gości. Jurka, którego znam jako ciekawostka już przeszło 40 lat i tak często tutaj jeździ w stronę Ustronia Wisły, mijając skoczów. Wyobraźcie sobie, mija skoczów aż do dzisiaj. Spotkaliśmy się na kursie młodzieżowym w Wiśle, gdzieś to był chyba 78, 79 rok i śpiewał taką pieśń, że on lubi do Salomona chodzić, żeby się u niego uczyć, u tego najmądrzejszego człowieka, któremu sam Bóg dał swoją mądrość. Chciałbym też przywitać jego żonę Gosię i brata naszego, z którym jeżdżą Kenny. Przywitajmy ich serdecznie. Żeby nie przeciągać, tak myślałem sobie, zaśpiewamy wspólnie jedną pieśń z taką znaną Barankowi cześć i oddamy im zaraz głos, ok? Ale po tej pieśni chciałbym, żebyśmy też wspólnie znieśli modlitwę dziękczynną Panu za to, że mamy tą możliwość, że możemy być znowu razem i w Jego obecności. One day when I was lost,
Jesus died upon the cross. I know it was the blood for Jesus. Now Jesus died on. Sabe só, né? Para conhecer, para conhecer, para conhecer o amor. Para conhecer, para conhecer, para conhecer o amor. Legalny dokument jest gdzie? Na krzyżu. Tam jest legalny dokument naszej wolności. Nasi ojcowie, nasi pradziadowie, wiecie, Polska była pod rozbiorami. Byliśmy podobnie jak nasz brat z RPA kiedyś, niewolnikami. Kroili nas jak tort. I powiedzieli, jedna część mówi, a my lubimy tą wschodnią stronę, zjemy was. My was z północy, a my będziemy was z południa i jeszcze was też może i złapiemy tam, troszeczkę odetniemy ze wschodu. I dzięki Bogu za to, że nasza wolność nie jest uzależniona i nigdy nie była uzależniona od rządów. Jesteśmy wolni w Chrystusie Jezusie. Wszelki dystans między niebem a ziemią został odwołany. W dawnych czasach wielokrotnie i na wiele sposoby Bóg przemawiał przez proroków do ojców naszych. Tak się zaczyna list do kogo? Do Żydów, do Hebrajczyków. Ale w ostatnich czasach przemówił przez syna swego. Prorocy, oni stali jak niektórzy z nas przed witryną taką sklepową i mówili, wow, ale tam rzeczy są piękne i widzą. Pamiętam, kiedyś byłem zaproszony, to był 86 rok. Ja, Janek Muranty, Jurek Muranty, trójka nas. Gdzie? Do tego, że do hotelu Hilton w stolicy Australii, czyli do Wiednia. Austrii. Tak, we Wiedniu. 86 rok. Wow. Ale nie zostaliśmy zaproszeni do tego, żeby tam spać. Nie. I Gerard, taksówkarz wiedeński, zaprosił nas do siebie na podłogę. Tam żeśmy w trójkę rano budzili się i Gerard robił sobie sałatkę z owoców. I tam były banany. I to przy nas tak kroił, wiecie, wkładał tam pomarańcze, mówi, wiecie, jakie to jest smaczne. I kroi naraz, mówi, jak ja to lubię, ja to codziennie, mówi, po prostu jest tak zdrowe. Ten zapach się, wiecie, pomarańcza w tym czasach. To było, I tak michę dużo, mówi, ja to wrąbię wszystko. Jestem zdrowy dzięki temu. I zachwala, i reklamuje tą michę. A my patrzymy, trochę jak wiecie, takie te psy są boksery. Wiecie jak bokser, nie? Patrzcie, czy zachowuje. I oczywiście, a w ciągu dnia chodziliśmy tam zagrać, usługiwać dla tych Amerykanów i tam jeszcze dla innych z Europy po prostu, którzy przyjechali, tych bogatych, bogaczy. My, którzy zarabialiśmy po 7 do 20 dolarów, jak to kto mocniejszy, prawda? Na miesiąc, bo tak to się liczyło. I pamiętam w tym czasie, że już trzeci dzień był i ten Gerard znowu wstaje rano i je tą sałatkę, mówi, jakie to dobre. No i my jedziemy, on idzie do swojej roboty, bo był taksówkarzem, a my idziemy tam do tego hotelu. Tam stół zastawiony dla gości, dla tych wszystkich, ładnie, na korytarzu, tak zwany szwedzki stół w Austrii. I nadchodzi ten trzeci dzień, ja mówię, nie, nie trzymam. Miałem ze sobą, wiecie, chyba, nie wiem, 5 dolarów. Jakoś, to wiem, że to wymieniłem i patrzę, jest sklep owoców, z owocami. Mówię,
proszę to, kupiłem to wszystko. Co się zjadłem, zadowolony, na świecie. Idę do tego hotelu i zagraliśmy tam, usłużyliśmy i później podchodzi do nas jeden z tych braci, mówi, już jesteście po obiedzie czy nie? Ja mówię, no jeszcze nie, któż dzień jesteśmy. On mówi, co? No przecież ten stół był tutaj, to był dla was. Codziennie mogliście tutaj jeść najlepsze smakołyki, jakie były. To leżało tutaj, jeszcze tam, jakie chcecie, picie. Wszystko to jest wasze. I ja pamiętam właśnie, dlaczego to odnoszę do Hebrajczyków, że kiedy stałem, tak jak prorok, wiecie, przed taką witryną, jak niektórzy z nas, niektóre niewiasty mówią, ale piękne buty, ale piękny płaszcz, ale dlaczego to kosztuje 1000 złotych czy 2000? I oni, ci prorocy, stali przed tą witryną i mówili, kiedyś to będzie niesamowicie. To będzie czas. Już się cieszyli. Abraham już liczył na to, liczył ziarnka piasku. Ile to będzie jego wnuków pra. Cieszył się tym. Jest napisane w Słowie Bożym, że Abraham się cieszył tym radowo. I wiecie co? I ten magazyn został otwarty przez Jezusa Chrystusa. I tylko nieświadomość, tak jak moja, tam w Austrii w 1986 roku powodowała, że ja nie korzystałem z tego. Ja po prostu nie wiedziałem. Gerard nigdy by nam tego nie zrobił. To był wierzący człowiek. On był pewien, że jak pójdziemy do hotelu Hilton, nie wyjdziemy stamtąd głodni. Wielu z nas do dzisiaj nie wie, że może korzystać. Dzisiaj mówi Słowo Boże, chodźcie, wyjdźcie, dlaczego macie płacić? Idźcie, zobacz co tutaj jest, bierzcie za darmo. Co Słowo Boże mówi w Psalmie 23? Zastawiam przed wami stół. Prawda? A co na tym stole jest? Coś przed, i to jeszcze przed wrogami, przed nieprzyjacielem. Co to może być takiego, czego nie lubi mój wróg? Miłość, radość, pokój, za darmochę. Wszystko bierzcie, to za co ludzie próbują, pracują ciężko, potem krwią płacą za to całe życie, nie korzystają. Podobno 80 ileś tam procent nie korzysta z tego, co zarobiło. Nie mogą na nie skorzystać z tego. Nigdy. Inny, jeden się napracuje, a drugi korzysta. To Słowo Boże mówi tak. Także pamiętacie te fragmenty. Bóg jest dobry. I dlatego dzisiaj ta dobra nowina jest. Ale w dniach ostatecznych, chociaż wielokrotnie i wieloma sposobami mówił Bóg do ojców naszych przez proroków, dzisiaj przemówił przez Syna Jezusa Chrystusa. I ten właśnie legalny dokument wolności jest gdzie? Na krzyżu. Tam możemy. Oto wszelki dystans między niebem a ziemią został odwołany. Jesteśmy jego stworzeniem. To, co jest w nas, czyli ta prawdziwa świątynia, to jest najlepsza rzecz. Pamiętacie tą piosenkę? Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? To jest najbardziej teologiczny tekst, jaki można wyśpiewać. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Czy nie wiemy? Czy nie wiemy, że jesteśmy świątynią? Świątynią, w której mieszka Święty Duch. Jeszcze raz. Czy nie wiemy, że jesteśmy świątynią? Czy nie wiemy, że jesteśmy świątynią? Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Świątynią, w której mieszka Święty Duch. W pełni mocy, wdzięczności i chwały. W pełni mocy, wdzięczności i chwały. W pełni mocy, wdzięczności i chwały. Świątynią, w której mieszka Święty Duch. Tak my wiemy, że jesteśmy świątynią. Tak my wiemy, znamy swoją tożsamość. Tak my wiemy, że jesteśmy świątynią. Świątynią, w której mieszka Święty Duch. W pełni mocy, wdzięczności i chwały.
pełni mocy, wdzięczności i chwały. W pełni mocy, wdzięczności i chwały, świątynią, w której mieszka Święty Duch. Dlatego jak sobie budują, wiecie, tutaj w Polsce, to jest, gdzie nie pojedziesz, to krzyż przydrożny, prawda? Albo jakieś takie pilastry, wieże stoją, oznakowane są miasta, wiecie, po kilka katedr. My mamy taką najwyższą katedrę w Gdańsku. Jaka to jest Bariacki, Kościół Bariacki? Ileż tam ludzi poginęło, żeby wybudować z cegły, w Europie najwyższa z cegły. I jest ozdobiona, tam jest dużo złota, słuchajcie, tam są obrazy piękne, tam są, no to jest świątynia. Świątynia, słuchajcie, niesamowita. Ale co Bóg mówi? Mówi, za mało złota. Słuchajcie, za mało, no. No staraliście się. Tu jest moja świątynia. Tam jest budynek. Fajnie, że się zbudowali, że się staraliście. Ale wy jesteście świątynią. Wiedzmy, że jesteśmy świątynią. Rano jak się obudzimy, możemy sobie śpiewać, wiecie? Te właśnie pieśni. Nie ze ściany, tylko na pamięć. Te piękne pieśni. Halleluja. Jesteśmy tutaj z dwóch powodów. Jeden najważniejszy powód, żeby robić zawsze to, co robimy. Używać naszych ust do głoszenia Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela osobistego. Jest to największa przyjemność, wręcz fizyczna przyjemność. Drugi powód, dla którego jesteśmy, żeby przywieźć naszego przyjaciela. Przyjaciela, którego spotkaliśmy. To może zrobimy tak, taką historię opowiem wam przez muzykę trochę, dobrze? Jak pośpiewam i będę wam mówił wtedy, tak? Żebym się nie rozgadał za mocno. Bo mam tendencję do tego, żeby Gosia mnie powstrzymuje. Więc, a ja po prostu, moim zadaniem jest śpiewać. Tak jak zebra nie może się swoich pasków wyprzeć, tak i ja tego daru. Że po prostu śpiewam. Chwalmy psalmy na cześć naszego Pana. Takie, które właśnie można w kuchni śpiewać, w szoferce, jak jedziemy, w samochodzie, w naszej sypialni. Prawda? Chwalmy Cię, Panie, chwalmy, chwalmy, chwalmy. Chwalmy Cię, Panie, jeszcze raz zrobimy dobrze. A więc Alleluja, 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 alleluja. Siostry śpiewają, chwalno, 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 moja dusza, chwalno, 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 moja dusza, chwalno, 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 moja dusza, chwalno, 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 nasza dusza. I tak 77 razy. Moja duszo, fajno, 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 moja duszo, fajno, 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 moja duszo, fajno, fajno, halleluja. Prośbę. Chwalę Cię, Panie, całym sercem. Skoczowiec opowiada wszystkim cudowne Twe dzieła. Fajno, fajno, fajno. Nawet jeśli jadę się w marach,
przyjdzie sen. To też jest moment, żeby powiedzieć żonie, mój duch jest stworzony do tego, żeby chwalić Pana. A więc uwielbiam Cię, Panie, całym moim sercem. Uwielbiam Cię za życie. Uwielbiam Cię za ten moment, kiedy mama wydała, kiedy wrota się otworzyły i ja się pojawiłem. Dzięki Ci za to. O, chwalno całym sercem. Za dwie zdrowe nogi. Chwalno. Za to, że bomby nie lecą na nasze domy i budynki. Chwalno za życie. Chwalno za to, że masz to, o czym marzy cały świat. Że masz miłość. Że jesteś prawdziwie kochany. Że jesteś zaopiekowany. Chwalno za miłość, za życie, za pełną lodówkę jedzenia, za nasze dzieci, za nasze żony, za córki, za syny, za babci, za ciocie, za wnuki, wnuczki, chwalmy go. Tyle powodów jest, by wielbić Pana, za ten Kościół wschoczony, chwalno. Chwalno moja dusza, chwalno całym sercem. Wszystko co we mnie, co się rusza, co zdrowe. Chwalno, że jestem zdrowy. Chwalno. Halleluja. Dla brata z Ukrainy. Teraz zaspiewają do tebe. Slawię Tebie, Boże, swym sercem swoim. Rozpowiem profsy cuda Twoim. Budu radity zawsze w Tobie. Budu radity na sławu Tobie. Za krzyż, za lawis, za kwiest, za niebo, za dwie zdarowe nogi. Wysławię Tego, sława, rozpoczyna, sława. Dziękuję Ci, Panie, za Twe zbawce wstanie, za Twą wielką miłość, niepojętą. Za każdą kroplę krwi, która przelewała się za grzech. Dzięki temu jestem zbawiony, ale również uzdrowiony. Dzięki Ci, że tak wielu ludzi uzdrowiłeś i będziesz uzdrawiał. Sława za istnienie. Ponieważ rzeczywiście często na tych krzesełkach tak wiele różnych narodów siedzi. I zauważyłem, że jak śpiewam w różnych językach, to właśnie ta część się uśmiecha. Znaczy, gdzie są zadowoleni? A później gdzieś tam śpiewam po angielsku, bo w moim języku śpiewam. Gloria Dios, gloria Dios. Wiecie co, odwiedziliśmy kiedyś Polaków, którzy zostali zaproszeni do tego, żeby wziąć udział w repatriacji do kraju płynące mlekiem i miodem. Obiecano im Złote Góry. I
posprzedawali wszystko, co mieli. Pole, swoją farmę. Jak się udało wziąć krowę i konia i wóz i na tym wozie, co tam jeszcze było, to było super. I udali się do kraju mlekiem i miodem płynącym. Rząd brazylijski obiecał, że dostaną ziemię, że dostaną rzeczywiście, że tylko złote góry powiesz. I faktycznie dostali góry w Bananie. Tam, gdy się zjawili, okazało się, że klimacik jest inny. Że te domy, o których tam wspominano, to las, który rośnie na wzgórzu, dostali siekierę, to będzie wasz dom, te drzewa. A ta motyka, to drogi, które sobie wykopiecie i zrobicie. A to, że za darmo, to tylko na chwilę, bo później zapłacicie to w podatkach. I tak, gdy w jedną stronę bilet kupili, już nie było powrotu, wielu z nich poumierało. COVID to, słuchajcie, to ciastko. Sami byliśmy z gością na grobach tych ludzi, którzy na potworną chorobę umierali. Do jednego grobu 60 osób. Nie nalażali ich chować po prostu w górach, w tych złotych górach. I po jakimś czasie zdecydowali, że zejdą z tych złotych gór i założą miasto Cruz Machado, czyli krzyż i maczeta. Cruz Machado. I po... Ojejku, to już przecież tyle lat, to już tam z prawie 100 lat. I 18 tysięcy populacja wynosi tego miasta, z czego 12 tysięcy jeszcze mówi po polsku. Ja mówię, Gosia, tam jest nasze miejsce, idziemy. Zaczęliśmy śpiewać do nich. Mówią językiem takim zupełnie innym niż my. Taki prosty, wiecie, no takim wiejskim, no to tak jakby, wiecie, się gdzieś tam w kuchni w 1600 roku porozumiewało. Żyli tak, żyli tak. I gdy śpiewaliśmy, oni mówili, wy mieszkacie w raju. Kiedy byliśmy na święcie pieroga, bo tak świętują w Argentynie z kolei, może ze dwie osoby, bo takie groba większe dwa razy niż to, ze dwie osoby po polsku. Ale kiedy wyszła starsza para, żeby zatańczyć oberka, ubrany w strój taki ludowy, owacje i łzy, słuchajcie, przez 5 minut. Babcia i dziadek powiedzieli, to jest Polska, to jest raj. I oni mówią, słuchajcie, wy nie wiecie, jacy wy jesteście szczęśliwi, ja też powiem tylko, że pieniędzy nie mam. Pojechałem do Polski, tam, gdzie słyszałem, że to jest moja ojczyzna. Coś niesamowitego. Ale prawdziwa wolność, wiecie, jest w Chrystusie. Gdziekolwiek byśmy byli. Gdziekolwiek, nikt nas nie zniewoli. Ani komunizm, ani socjalizm, ani kapitalizm, ani demokracja, ani liberalizm. Slava, slava, slava. I oni tak śpiewają się. Teodoro, Senor, wielu z nich, słuchajcie, dzieci to już bardziej tylko w domu mówią ty i on. Teodoro, Senor, te tono corazón. Vou dizer a todos a tuas maravilhas. Conte alegrar, alegrar contigo. Mas querem o meu portugalsco? Cantarei um salmo a teu nome, o eterno Salvador, o eterno. Senhor maravilhoso, poderoso Deus, poderoso, poderoso, maravilhoso, oh, glorioso, te
adoro Señorą, literatoro, za tu las maravillas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Adonai, Adonai, Adonai. Yo adoro fango, 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 fango na wszystkich językach. Prawie Stajgrat, nasi sąsiedzi przecież 27 lat byliście tam. Prawie Stajgrat, sława Gospodu. Sława, 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 sława. Też tam w Niemczech. Tam obiecania, nie, czy nie obiecają tam osób. Ale nie olno było zajm. Sława, 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 sława. Le, lu, alleluja, amen. Wiecie co, często te pieśni, to tak jak sam mówi, że nie są to słowa, nie jest to mowa, jednak wszyscy rozumieją. Rozumieją, rozumieją i Kitajcy, Chińczycy, rozumieją i Navajo Indians, rozumieją i Hindusi. To jest ten sam język. To jest ten język, który, gdy spotykamy człowieka, patrzymy mu w oczy i od razu wiemy, czy on ma wrogie zamiary do nas, czy dobre. Coś po prostu jest w nas takiego, że rozpoznajemy. Czy on nas lubi, czy nas nie lubi, czy się wstydzi, prawda? Mowa ciała. Ale Duch, który jest w nas, też powiedział, że będziecie mieli rozróżnienie duchów. Że będziecie wiedzieć, do czego Pan nas powołał, ponieważ powołał każdego z nas do bardzo konkretnej pracy, to nie będzie wymówki. Nie będzie wymówki. Premie będą obcięte, jeżeli nie będziemy robić to, do czego jesteśmy powołani. A życie nasze nie jest wieczne na tej ziemi. Warto jest spędzić w miłości. Warto jest spędzić w pokoju. Warto powiedzieć sąsiadowi, sąsiedzie, jak się masz? Jak tam ci się wiedzie za ścianą, która ma uszy? Powiedz. Sąsiedzie, czy mogę się pomodlić o ciebie modlitwą błogosławieństwa? Czy mogę w jakiś sposób pomóc ci? Czy jesteś chory? Czy mogę ci okazać miłość? Wiecie, to jest takie proste. Właściwie Bóg nas posyła, jak aniołów, do ludzi na zewnątrz, żeby się pomodlić. Dzisiaj pomodliliśmy się o panią Gosię w restauracji. Bardzo fajnie nam usłużyła. I widać, że jej oczy były mokre. Że ktoś jej po prostu zaproponował modlitwę. Naprawdę, to jest takie proste, takie łatwe. Modlitwa błogosławieństwa. Także jutro, od jutra, czy od dzisiaj, naprawdę, próbujcie w jakikolwiek sposób docierać do tych, jeżeli wiecie, że to robicie, na pewno to robicie, ale chodzi o to, żeby to codziennie robić. Zaczepiać ludzi. A Pani, proszę. Wszyscy. Więc obiecałem, że moją historię, bo muszę wprowadzić do naszego Kennego. Od wielu lat śpiewamy, brat potwierdził, 40. Ja śpiewałem, ale z Gosią. Gosia była kiedyś organistką, która grała w katedrze woliskiej i tam miała prawdziwy instrument, 7000 pszczołek. I grała dla turystów. Tych turystów było dużo, po 5 autobusów, po 10 autobusów, 500 osób. Czasami 1000 osób, co godzinę demonstracje, takie małe koncerty. A w niedzielę grała 7 mszy. Można było powiedzieć, nogami do nieba zostać powinna, wzięta. Prawda? Ale pewien człowiek przyszedł, powiedział, ty taka święta, masz pewność zbawienia? No, tego ksiądz też nie ma. A ja mam, tak? A skąd to wiesz? A to w Biblii zapisane. No to powiedzcie, a nie powiem. I tak ze swoją pragnącą taką przyjaciółką wzięły 2 tygodnie, czy nawet chyba więcej, tak, urlopu i pojechały do takiego domku, wynajęły od farmera i zaczęły studiować Ewangelię Jana. I tam jak Kolumb, strona po stronie, odkryły, że ja jestem dobrym pasterzem. I przyszedłem, żeby dać życie w obfitości. Wiecie, że przez ten werset można się nawrócić? Organistka się nawróciła. Później zaczęła szukać jakiejś społeczności. Mówi, kiedyś przyjechali do oazy, czyli do katolickiego z Alaski ludzie.
I mówi, tutaj nie ma, tutaj na wybrzeżu, tu nie ma żadnych wierzących. Ale kiedyś pojadę na Alaskę. Musimy tam jechać, Iza ze swojej koleżanki powiedziała. Tam znajdziemy wierzących. Bo słyszałam, że oni dokładnie tak samo, jak my rozumiemy. Oni właśnie tak mówili tam, na tych rekolekcjach. Ale ktoś powiedział, że słuchaj, jest taki... Aha, i one chciały iść na ulicę i mówić dobrą nowinę. I powiedziały, jeżeli tylko ludzie by wiedzieli, jaka to jest dobra nowina, to na pewno by się nawrócili. Oni tylko dlatego nie są nawróceni, że nie wiedzą tego. Więc postanowiły pójść pod pomnik harcerza w Gdyni i tam Iza na gitarze, Gosia na jakichś tam organach, ale przedtem powiedziały, nie, chyba nie jesteśmy gotowi, musimy kogoś znaleźć. I ktoś ich skierował do mnie, że jest taki Jurek w Sopocie. I on podobno jest rzekomym fachowcem od ulicy. Że się zna, jak śpiewać. I puk, patrzę, stoi taka niewielka dziewczyna. I wiecie co, od tego czasu, nie będę kończył, bo dzisiaj musimy trochę przerobić materiału. Od tego czasu gramy. I już przerzuca się w tej chwili do Afryki. Że rzucę wszystkie te inne wydarzenia i jesteśmy z Gosią w Afryce. I powiedziano nam tam, jeszcze dzieci wzięliśmy do dodatek. Pamiętajcie, jak chcecie służyć, to musicie być ostrożni, bo to jest post-apartheidowy kraj, gdzie biały człowiek po prostu był kiedyś rządził, siedział na tym koniu, czyli koń chciwości. I jeszcze kilku innych cech. A teraz jeździec się zmienił. Teraz czarni siedzą na tym koniu. I jak będziecie tam jechać, to tam nie zatrzymujcie się, tam nie tankujcie, bo tam was oszukają. Tam absolutnie nie, bo tam was mogą pobić. A tam, to już w ogóle nie powiem, co mogą zrobić. I tam właśnie się zepsuł samochód. I podjeżdżam pod bramę, właśnie w taki trzystanowiskowy warsztacik samochodu i wychodzi mechanik uśmiechnięty. Takie białe zęby, czarne tylko zęby widać, jak się śmieje. I mówi do mnie, o, co tu robisz? Ja mówię, no cóż, no, zepsuł się samochód. A on mi, nie, ja się pytam, co ty w życiu robisz? Fajne pytanie, jak na pierwszy raz. Więc mówię mu, no, słuchaj, ja śpiewam, tak? A o czym śpiewasz? No, to już mi naprawdę zezwoliłeś, dajesz mi już drogę do tego, żebym powiedział wszystko. Śpiewam o Jezusie, kochamy Pana Jezusa. I wszędzie, gdzie są ludzie, to się rusza, to chcemy, żeby usłyszeli o miłości Jezusa. I śpiewamy o tym, i poprzez to głosimy też dobrą nowinę. On mówi, to ty jesteś misjonarz, bo ja też jestem misjonarz. To jedź ze mną do Mozambiku, zobaczysz, jakie tam wielkie rzeczy Bóg robi wśród dzieci, jakie buduje domy, jak się rocińce, jakie wieszacy są tam i tak dalej, i tak dalej. Mówi, to niedaleko, tylko 24 godziny. No drogi nie są dobre, więc nie jest tak może daleko, ale bardzo wolno trzeba jechać, żeby nie rozwalić samochodu. Ja mówię, okej, ja mówię, jestem z dziećmi, nie mogę jechać i z rodziną, ale czułem, że Pan Jezus to mówi. I już za 8 miesięcy tam byłem. Jeszcze raz muszę wrócić i powiem. I ta przygoda już trwa 18 lat. Kenny jest tutaj, oto ten mechanik. Słuchajcie, ale po drodze coś się fajnego tam wydarzyło, zanim do tego mechanika dojechaliśmy. Po prostu Bóg musiał nas wyciągać. Ta modlitwa błogosławieństwa, o której mówię w tej chwili, to stamtąd wyciągnęłem. Widzieliśmy, co Bóg robi, kiedy odważymy się, kiedy Kościół się modli. Dzieją się znaki, dzieją się cuda. Przychodzi Boża obecność. To jest konieczność. Jeffreys Bay to jest miasteczko, wioska, nie wiem, nad morzem w południowej Afryce. I w czasie podróży... Nad Oceanem Indyjskim. Też dojechaliśmy tam, myśląc, że tam znajdziemy gdzieś miejsce do spania na noc, może w jakiejś bazie misyjnej. Była baza misyjna młodzieży z misją,
ale zakratowana, zamknięta, bo po prostu szamani w tej okolicy sobie uzurpowali prawo do niej, ją ciągle atakowali i okradali i ci misjonarze po prostu nie wyrobili i stamtąd się wynieśli, ale baza została. Mogliśmy tam nocować, tyle że mieliśmy trzymać warty przy samochodzie, żeby nie ukradli nam kół, ale nam to coś nie pasowało, że mamy stać w nocy przy samochodzie i pomodliliśmy się, że nie, że to Bóg musi nas tutaj upilnować, a nie my. I rano nic nie zginęło. I w tym dniu poszliśmy na ewangelizację, na takie pole. Bo jakaś kobieta powiedziała, a tam idźcie. Po prostu tak prosto się tam działa. Się pytamy jej, gdzie możemy ewangelizować, śpiewać, a tam. No dobrze, to poszliśmy tam. I tam na ulicy po prostu przed nami łąka, a ludzie w wiosce byli tak nieufni, że w ogóle nie przyszli, tylko oglądali nas z daleka, ze swoich zagród. To byli bardzo biedni ludzie, kobiety głównie, bo mężczyźni powyjeżdżali, zostawiając je z dziećmi, poranione, na twarzy widać takie niezagojone rany, wiecie, jakby po butelce rozbitej. I tak, to się potwierdzało, że taka jest właśnie sytuacja kobiet w Afryce, ale oni nie przychodzili, bo oni nie dowierzali, że biali, którzy są bogaci, bo mają auto, coś im mogą zaoferować. To była taka po prostu rezerwa na kilometr, ale gdy graliśmy tam przeszło godzinę, pieśni chwały, jedna dziewczynka tylko tańczyła cały czas i utrzymywała nas przy życiu, bo ona była po prostu niezmęczona. Jej brat stał, zobaczycie na zdjęciu, jak kamień i patrzył, co ona robi. To dwuletnie dziecko, jak aniołek, chwaliło Boga. I po półtorej godziny coś pękło w atmosferze, że przechodziła para, która była, oboje byli chorzy ci ludzie. I zmagali się, jedna z biodrem, on z kręgosłupem jakimś niewyleczonym, nie mógł się w ogóle schylić, jej mąż. Nieśli zakupy, szli do domu. Jeden z naszych pracowników powiedział, czy mogę się o was pomodlić modlitwą błogosławieństwa? A oni, o tak, tak. Czy jesteście chrześcijanami? Tak, wszyscy są chrześcijanami. Ale ci, co chodzą do szamanów. I on, dobrze, to zamknij oczy. Podnieś ręce do Boga, a ja będę się o ciebie modlił. Taką miał formułę ten brat akurat. I gdy on się o nią pomodlił, mówi od razu, idź do przodu, biegnij. My chcemy zobaczyć, jak jesteś uzdrowiona. I ona tak zrobiła i biegła, co już było cudem. I zaczęła wykrzykiwać w swoim języku. Ludzie, jestem uzdrowiona. Ludzie, Bóg mnie uzdrowił. Przecież widzieliście mnie, miałam biodro niesprawne. I to dopiero tych ludzi otrzeźwiło. Zaczęli otwierać furtki, biec na złamanie karku do tego naszego miejsca. Z dziećmi, matki na plecach, w rękach, na rękach. I to był Boży przełom. Taki piękny, piękne też dla nas zbudowanie. Bo wiecie, jak jesteś w trasie i walczysz z takimi trudnymi warunkami, to Bóg otwiera niebo od czasu do czasu, żeby osłodzić nam życie i pokazać, że On cały czas jest, On cały czas słucha. On nam dziękuje, że tam staliśmy na tym słońcu, w tym skwarze jakby. Dla nas wielka pociecha. I tam się zaczął kościół po prostu pod gołym niebem. Oni już zaczęli tańczyć, oni już zaczęli chwalić. Nikt im nie mówił, co mają robić. Znaleźli tam żywego Boga w atmosferze cudów, w atmosferze znaków. Dlatego my kochamy, jak Kościół się modli z wiarą i daje Bogu płaszczyznę, żeby On się pokazał, żeby zamanifestował się. Tańczmy wraz, bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy chwałę. Tańczmy wraz,
bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy cześć. Let us dance, brothers and sisters, giving the glory to God on the highest. Let us dance, brothers and sisters, using our hands and feet to praise. Wysławiamy go pląsaniem, pewnym tańcem i śpiewaniem. Niech młodzieńcy i dziewice, starcy z dziećmi chwalą Pana za tańczny las. Bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy chwałę. Wysławiajmy Pana, bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy cześć. Aniołowie i królowie, niech kasłają imię Twoje. Wy sędziowie i książęta, przyjście pokłon oddać Bogu. Chwalmy Go, bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy chwałę. Wysławiajmy, bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy cześć. Wszystkie gwiazdy palcie Pana. Ale tańczmy raz, bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy chwałę. Zatańczmy, bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy cześć. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Właśnie jak tam też byliśmy w Argentynie, to taki Ukraińc, który jest taki Ukraińc jak ja Chińczyk, wiecie, po tylu latach, zaczął mnie uczyć, ale po hiszpańsku. I mówi, musisz nauczyć to w Polsce, prawda? Ludzie, ja mówię, słuchaj, nie znają hiszpańskiego. No i Gosia przetłumaczyła to na polski. I posłuchajcie, może albo nagrajcie, albo tam nauczy się, bo bardzo piękna pieśń. Ty, Kościół Pana, spotka się, by chwalić Go. Dzieją się znaki, dzieją się cuda, gdy Kościół Pana, Pan Go wywielbić Go. Dzieją się znaki, dzieją się cuda, i wtedy Pan przychodzi do mnie sam. Świętą obecność, wolność, pokój w sobie ma. A wtedy Pan przychodzi do nas sam. Świętą obecność, wolność w sobie trzyma. Kościół Pana spotka się, by wielbić Go. Dzieją się znaki. Dzieją się znaki. Dzieją się cuda. I wtedy Pan przychodzi do mnie sam. I wtedy Pan przychodzi do mnie sam. Świętą obecność, wolność. Obecność, wolność, pokój w sobie ma. I wtedy Pan przychodzi do mnie sam. Świętą obecność, wolność, pokój w sobie ma. Jeszcze raz powiem, by Kościół Pana spotka się. By Kościół Pana spotka się, by wielbić Go. Dzieją się znaki, dzieją się cuda. Jeszcze raz to samo. By Kościół Pana spotka się, by wielbić Go. Dzieją się znaki, dzieją się cuda. I wtedy Pan przychodzi do mnie sam. I wtedy Pan przychodzi do mnie sam. Świętą obecność, wolność. Świętą obecność, wolność, pokój w sobie ma. I wtedy Pan przychodzi do mnie sam. Przychodzi tam świętą obecność, wolność, pokój w sobie ma. I teraz wtedy, gdy Kościół Pana spotka się, by wielbić Go. Dzieją się znaki, dzieją się cuda.
gdy Kościół Pana spotka się tylko. Dzieją się znaki, dzieją się cuda i wtedy Pan, i wtedy Pan przychodzi do mnie za świętą, świętą obecność, wolność w sobie w sercu nam. I wtedy Pan przychodzi do mnie za świętą obecność, wolność, pokój w sobie ma. Przychodzi radość, pokój, żal, przychodzi miłość, ducha dar, przychodzi ogień, wolność, strach, lekkość, świętość, niewinność, moc. Przychodzi radość, pokój, żal, przychodzi miłość, ducha dar, czuję ogień, wolność, strach, lekkość, świętość, niewinność, moc. I wtedy Pan przychodzi do nas sam, święta obecność, wolność, pokój w sobie ma. A wtedy Pan przychodzi do nas sam, świętą obecność, wolność, pokój w sobie ma. Aquí se siento la presencia de Señor, i tutaj odczuwam obecność, obecność Pana. Aquí se siento la presencia de Señor, aquí se siento la presencia de Señor. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, sucede cosas maravillosas. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, sucede cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Aquí se siento la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación. Aquí se siente la presencia del Señor. Przychodzi radość, pokój, żal, przychodzi miłość, ducha dar, czują ogień, wolność, wzrost, lekkość, świętość, niewinność, moc. Przychodzi radość, pokój, żal, przychodzi miłość, ducha dar, czują ogień, wolność, wzrost, lekkość, świętość, niewinność i moc. I wtedy Pan przychodzi do mnie sam, święta obecność, wolność, pokój w sobie ma. A wtedy Pan przychodzi do mnie sam, święta obecność, wolność, pokój w sobie. I piąta zwrotka. La 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 la. Święta obecność, wolność, pokój w sobie ma. I wtedy Pan przychodzi do nas sam, święta obecność, wolność, pokój w sobie ma. Chcę przedstawić tą pracę, którą gdy już dotarliśmy już tam, wiecie, po tej dziewczynce, dotarliśmy w końcu, mówię, samochód się zepsuł, mechanik mnie zaprasza. Po 8 miesiącach już jestem w Mozambiku. No i mówię do drogiego Kennego, no to pokaż mi te kościoły, które wybudujecie tam i pokaż mi też te sieroty, te domy dziecka, te sierocińce i tak dalej, i tak dalej. Najpierw mnie zaprowadził do pastorowej Matyldy. Ja mówię, to jest pastorowa, okej, a nie ma mężczyzn? Mówi, nie. Są, ale bardzo mało i są, pojechali do Afryki Południowej, żeby po prostu zarabiać na rodziny. Okej, no to pokaż mi kościół. No i pokazał mi kościół pastorowej Matyldy. Ja mówię, no trochę marny, nie? Taki, mury nie są zbyt trwałe tego, prawda? I dalej, pokaż, przyjrzałem się, tam pokaż dalej, z jednej strony, z drugiej, z trzeciej, z moim przyjacielem pojechałem tam, z Brianem, on też się przyjrzał od środka, a to jest siostra pastorowej, budownicza. I ona była z tym tam wtedy, coś tam robiła, wiecie, bo to jest ten nowy kościół, który powstawał. I powstał. I gdybyś później jak powstał, to zaczęli jeszcze nie powstał, zaczęli się modlić. Od tamtej pory, słuchajcie, powstało 7 już kościołów. Wiele rzeczy się wydarzyło. I gdy zaczęliśmy, wiecie, troszeczkę podróżować i dowiadywać się, o co tu chodzi, to nie jestem w stanie teraz wszystkiego powiedzieć wam. Po prostu tylko takie skraweczki mówię. Myślę, że Kenny, on jest
On mówi o sobie prosto. Ja jestem mechanikiem samochodowym. Ale te trzy stanowiska ja najpierw zaczynam od samego siebie. I Bóg mi położył, jeszcze kiedy byłem pod apartheidem, położył mi na sercu przez proroka, kiedy miałem 17 lat, że ja będę służył w Mozambiku. I to się stało. Ale wtedy to jeszcze nie było. Okay, my brother Kenny, I think this is the moment. This is the right moment. Wróciliśmy do Polski, podzieliliśmy się też z naszymi braćmi. Bo, słuchajcie, to było 18 lat temu. Dzisiaj już jest inaczej. My tam byliśmy wielokrotnie. Kenny już to już jest też piąty raz. Czy szósty? How many times have you been in Poland? 111. O! A to Poland? Five times. Piąty raz jest, tak. I to jest niesamowite, że no, od czegoś bardzo, bardzo prymitywnego to trudno opisywać nawet, wiecie, bo to my słyszymy te rzeczy, wiemy, co się dzieje. Dlatego jesteśmy bardziej wdzięczni za to, co mamy. Za wodę, za dom, za to, że po prostu no, idziemy do sklepu, kupujemy, że nie głodujemy, mamy całe posiłki, mamy lodówkę, dzisiaj mówię, a dzisiaj jest prezydencki ser, a jutro krakowską kiełbasę, a dzisiaj nie wiem, prawda? Dobrze nam się wiedzieć, jesteśmy zamożnym społeczeństwem. Nie? Nawet Kenny powiedział, gdybyśmy stracili, on gdyby stracił 20, tylko zostało mu 20%, to cały czas był jeszcze był bogaty. Nie? Gdybyśmy, nam zabrano wszystko i tylko 20%, jeszcze cały czas byśmy mieli dużo. I greet you in Jesus' precious name tonight. Pozdrawiam was w cennym imieniu Jezusa Chrystusa. And it is a wonderful, wonderful joy to be with you. I to jest naprawdę taka prawdziwa radość, żeby być pośród was. I think after coming to Poland five times now. Teraz, kiedy już jestem piąty raz w Polsce. I know Poland just as well as the Polish people do. Tak już znam Polskę jak Polacy. So let's count what you've done to me. You really used me. Naprawdę, teraz policzymy się. Ty naprawdę, okej, okay, continue, brother. Do you agree? I don't, but please continue. Okay. So we start in Warsaw. A więc zaczęliśmy w Warszawie. Że go tak go zużyłem, wycisnąłem z niego wszystko. Z Krakowa, Warszawy, Olsztyn, Chojnice, Sobótka, Gliwice, so many other places. Gubin. My wife came with me four times. Moja żona czterokrotnie tu była. She's not here this time. Nie jestem razem ze mną. She's got responsibilities. Ma obowiązki. But I promise you. Ale obiecuję wam. The next time I come back. Następnym razem, gdy przyjadę tutaj. I will bring my wife. Zabiorę ją ze sobą. You will love her. Pokochacie ją. Not as much as I love Nie her. Nie tak jak ja ją kocham. But you will love her. Ale zakochacie się w niej. Amen. So I'll tell you a whole lot more just now, but więcej wam zaraz powiem. Jurek will take his guitar. Tak. Okay, and we will bless God. You have such a lovely church. Jesteście naprawdę takim lovely church. Congratulations. Gratulacje. God has blessed you. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got the love of Jesus in my soul. I've got the love of Jesus in my soul. I've
love of Jesus, God, the love of Jesus, God, the love of Jesus in my soul. If I didn't have that, nie miałem tego kiedyś. If I didn't have that, i gdybym tego nie miał, we wouldn't be doing what we do. Nie robilibyśmy, gdybym nie miał tej miłości, o której śpiewałem. If you nie moglibyśmy tego robić, co robimy. If you didn't have that, jeżeli ty byś tego, wy nie mielibyście tego. You wouldn't be in God's house tonight. Nie bylibyście dzisiaj w domu Bożym. So I praise God for you. A dlatego chwalę mojego Pana za was. And I pray that God would honor you for the rest of your lives. I dlatego modlę się, żeby Bóg was uhonorował za to do końca waszego życia. I pray that you will be in this river of God. I modlę się o to, żebyście płynęli w tej rzece Bożej. There are others that can't make it to this river. I są tacy, którzy nie mogą wejść do tej rzeki. But God called me out when I was 15 years old. Ale kiedy ja miałem 15 lat, Bóg powołał mnie. And he said to me, i powiedział mi, you will bring people to this river of God. Ty będziesz przyprowadzał do rzeki Bożej, amen, ludzi. I've now gone to Mozambique 111 times. I do dnia dzisiejszego byłem w Mozambiku 112 razy. That well we built by hand. To studnia była budowana, ręcznie ją budowaliśmy. 45 meters. 45 metrów głębokości. And we made a hole that was 3 meters. Zrobiliśmy taką dziurę, która miała 3 metry średnicy. And then we dug a trench on one side of the hole. I z jednej strony wykopaliśmy po prostu tak jak gdyby takie kloce jakby. And we went down 1 meter. I tak po kolei właśnie in the trench, te kręgi. And then we took out 1 meter of sand. Znowu jeden krąg i wykopujemy ten następny krąg i wkładamy drugi i znowu ziemię wykopujemy. Then we went another meter. A później znowu metr głębiej się zanurzamy. And dug another meter of sand. I znowu wykopujemy następny metr ziemi. Until we got down till we saw the water. Aż dotarliśmy do miejsca, gdzie zobaczyliśmy, że wypływa woda. Hey, there is water for you. Słuchajcie. There is water that's flowing from heaven. Słuchaj, jest woda dla ciebie z nieba. But you got to dig deeper. Ale musisz kopać głębiej. You got to dig deeper. Głębiej. You will not find anything in shallow water. Nic tam na płynnej liście nie znajdziesz. God wants people to dig deeper. Bóg chce, żeby jego ludzie głęboko kopali. God said, Jesus said to Peter. Jezus powiedział do Piotra. Your boat is still empty. Twoja łódka ciągle jest cały czas pusta jeszcze. Because you're playing like a little child in shallow water. Dlatego, że bawisz się tak jak małe dziecko w wodzie płytkiej. Throw those nets out deeper. Wyrzuć te sieci, zarzuć je na głębinę. And you'll catch so much. A złapiesz, zobaczysz ile. That you won't be able to bring it out. Tak, że nie będziesz mógł nawet wyciągnąć tej sieci. I've come to Poland to tell you. Przyjechałem do Polski, żeby ci powiedzieć o that tym, God wants you, że Bóg chce ciebie. To dig deeper. Chce, żebyś kopał głębiej. And bring life-giving water. I przywiódł tą wodę, wyciągnął tą życiodajną wodę. For you. Dla ciebie. And for your children. I dla twoich dzieci. And for your children's children. I dla twoich dzieci. Won't you stand up this morning? This afternoon. Chcecie, to stand up, you want them to stand up? Won't you stand up in God's house, every one of you? Czy teraz nie powstaniemy? Powstańmy, Boże ludzie, w obecności naszego Pana. I'd like you to raise your hands above your head. Nasze ręce wznieśmy ponad nasze głowy. Every single one of you. Każdy z nas niech wniesie ponad głowę, jak może, oczywiście nie ma chorych stawów. And give God a praise. I oddaj Bogu chwałę. Give God a praise. Give God a praise. Give God a praise. Clap your hands, all the people. Dig deeper. Dig deeper. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river in my soul. Amen.
pokój. Dlaczego pojmuszę? I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. Miłość Jezusa w mojej duszy. I've got the love of Jesus in my soul. I've got the love of Jesus. Got the love of Jesus. Got the love of Jesus in my soul. Now I grew up in Glendale. Ja wychowałem się w miejscu, które się nazywa Glendale. I grew up in an apartheid government. Pod rządami apartheidu. In 1857. W 1857 roku the British government, rząd brytyjski, brought the Indian people from India to South Africa. Sprowadził Hindusów z Indii do Afryki. To work as slaves. Po to, żeby wykonywali pracę niewolników. 152,000 people. 152 tysiące osób. Many ships left India. Wiele żaglowców opuściło Indię. In July and in August 1860. W czerwcu i w lipcu w 1860 roku. My great great grandfather. Mój pradziadek was on one of those ships. Był na jednym z tych statków. He was 11 years old. Miał 11 lat. Only 54% of the people made it to South Africa. Tylko 54% tych, którzy tam byli na statku, zdołało przeżyć. 46% of them died. 47% umarło. But God. Ale Bóg. But God. Ale Bóg. But God. Ale Bóg. Saw to it. Widział. That my great great grandfather made it. Że mój pradziadek przeżyje. So that I could be here with you tonight. Żebym ja dzisiaj z wami wieczorem był wśród was. Amen. Amen. So God allowed. A więc Bóg dopuszcza slavery. Niewolnictwo to happen. Żeby miało miejsce. The suffering to happen. Cierpienie. Because we as Indians in South Africa. Ponieważ my jako Hindusi w południowej Afryce. We were treated like dirt. Byliśmy traktowani jak nic po prostu. We weren't supposed to talk to white people. Nie wolno nam było odzywać się do człowieka, który miał białą skórę. We weren't allowed to play with white children. Nie wolno nam było jako dzieciom bawić się z białymi dziećmi. If we accidentally touched a white person. Jeżeli przypadkowo dotknęliśmy białą osobę. They would take that person and give them a bath quickly. To szybciutko brano taką osobę, białego człowieka, i kąpano go. We weren't allowed to vote. Nie mieliśmy prawa wyboru, głosów, głosowania. Until 1994. Aż do roku 1994. Oh, but I can tell you tonight. Dzisiaj naprawdę mógłbym sporo powiedzieć wam. That no government can oppress you. Że żaden rząd nie może ciebie uciskać. No government can treat you like dirt. Nie może ciebie traktować jak śmiecia. For a long time. Na długi, długi czas. That is why communism didn't work. Dlatego komuna nie przetrwała. That's why apartheid in South Africa didn't work. Dlatego apartheid nie przetrwał. That's why nationalism doesn't work. Nacjonalizm też nie przetrwał. That's why federalism doesn't work. Dlatego federalizm też nie przetrwał. That's why globalization doesn't Dlatego work. Też globalizacja też nie przetrwa. That's why there will never be a first world order. Dlatego też nie będzie tej pierwszej klasy ludzi. Because the order has been set by one government only and his name is Jehovah. Dlatego, że ten porządek, który został założony przez tylko jednego
I jego imię to Jehowa, Jehowa. Nobody can dominate you. Nikt nie może dominować nad twoim życiem. Nobody owns you except the Lord Jesus Christ. Nikt nie może mieć ciebie na własność za wyjątkiem samego Pana, Boga. Bible says you are a royal priesthood. Słowo Boże mówi, że jesteś kapłaństwem świętym, królewskim. Amen. You are a citizen of the kingdom of God. Jesteś obywatelem Królestwa Bożego. There is only one government. Jest tylko jeden rząd. Isaiah chapter 6. Izajasza w 6 rozdziale. He shall have a name that is above every other name. On będzie miał imię, które jest ponad wszystkie imiona. He will be the wonderful counselor. On będzie wspaniałym pocieszycielem. The mighty God. Wspaniałym, wielkim, potężnym Bogiem. And the government shall be upon his shoulders. A rządy będą na jego ramieniu spoczywały. God's carrying you tonight. I on właśnie nas dzisiaj God's carrying nas, you tonight. Bóg wniesie ciebie na swoje. You are in a safe place. Jesteś w bezpiecznym miejscu. So they never ever gave us anything of value while they were in government. I ci, którzy rządzili, nie mogli nam dać nic wartościowego. Oh, but I was so excited. Ale ja byłem tak podekscytowany. I enjoyed growing up like that. Ja, mi się podobało wzrastać właśnie w taki sposób, jak wzrastałem. Because I knew God. Ponieważ znałem Boga. Because I knew God. Znałem Boga. So I enjoyed being an Indian. A więc cieszyłem się, że jestem Hindusem. Verga. Because before I was formed in my mother's womb, ponieważ God knew me. Zanim zostałem jeszcze ukształtowany w łonie mojej matki, Bóg już o mnie wiedział, znał mnie. I didn't need anybody else to tell me anything. Nie potrzebowałem nikogo do porady, żeby mi mówił. I was God's child, my father was God's child, my grandfather was God's child, my great-great-grandfather was God's child from the beginning of time. Od samego początku ja byłem dzieckiem Bożym, mój tato był dzieckiem Bożym, mój dziadek był dzieckiem Bożym i mój pra-pra-dziadek też był dzieckiem Bożym. So an apartheid government. So an apartheid government. A więc tym pod rządami apartheidu wasn't going to trouble me at all. Wcale nie byłem tym jakoś bardzo zakłopotany. And I was just wondering. I tak zastanawiam się. What is wrong with y'all? Co jest nie tak z wami? Don't you know that we already have a government? Co nie wiecie, że my już mamy rząd? And one of these days your governments are going to fall. I że wasz rząd w końcu upadnie? So we grew up in the barracks. A więc my wychowaliśmy się w barakach. In a small house. W malutkich domkach. And I had my first pair of shoes when I was 12 years old. Po raz pierwszy włożyłem buty i dostałem je, kiedy miałem 12 lat. I never had a piece of cheese until I was 14 years old. Do 14 roku życia nawet nie znałem smaku sera. Never knew what kielbasa was. Tak. A co mówić o kiełbasie? Like we had meat once every 3 weeks. Raz na 3 tygodnie mieliśmy mięso. And by the 25th of the month. A 25 każdego miesiąca. There was no food in the house. Nie było już jedzenia w domu. So my father was earning that's 5 pounds. It was about 12 zlotys a month. Mój tato zarabiał wówczas 12 złotych licząc na polskie. And the na miesiąc, na cały miesiąc. And my father used to collect a ration. I mój tato również dostawał takie racje żywnościowe. Flour. Trochę mąki. A little bit of oil. Oleju. 2 tin fish. 2 puszki ryby. 2 liters of milk. 2 litry mleka. That's how we live.
I to w taki sposób, żeśmy... How many of you were in the family? So we grew up happy children in the barracks. A więc tak, tak szczęśliwie sobie żyliśmy jako dzieci w tych barakach. About 250 children. 250 dzieci. You saw my house? Ty widziałeś mój przecież dom. You know my house is in Glendale. I took you there. Tak, ty przecież, ja ciebie zabrałem do mojego domu tam w Glendale. Yeah, we were so happy. Tak, tam byliśmy szczęśliwi. Laughter every day. Śmiechu co niemiarę każdego dnia. We were children. Byliśmy dziećmi. It was our right to be happy. To było naszym prawem, żeby być szczęśliwym. And then there were a few white children. A tam gdzieś było kilka białych dzieci. And we would go on a Saturday. I my tak wychodziliśmy w sobotę. We would take paper. Daliśmy kawałek papieru. Some plastic. Trochę plastiku. We would wrap it up all together. Razem żeśmy to tak sformułowali i związali. With some grass inside. Dodali nieco trawy. And make a lovely soccer ball. I wspaniale zrobiliśmy piłkę nożną. And carry that ball to the ground. I nieśliśmy na gdzieś tam na boisko tak zwane. And we would enjoy playing. I tam żeśmy się dopiero zabawiali tą piłką. Then on the banks of the ground. Tam przy na tych na brzegach na brzegu. About 7 or 8 white children. A tam na brzegu, bo tam była rzeka, siedziało 7 białych dzieci. Sitting there. Siedzieli tam. And I would go run to them. A ja wtedy biegłem do nich. You wanna play with us? I mówię, co, chcecie zagrać z nami? Yes. Tak. Yes. Tak. And I would call them. I wtedy ich wołałem, przywoływałem. And my friends would say, Kenny. A mój przyjaciel mówił, Kenny. What is wrong with you? Co jest z tobą, coś nie tak? The police is gonna come now. Zaraz policja przyjedzie tutaj. And they're going to take you away. I wywiozą cię. I said, that's the plan. A ja powiedziałem, właśnie. I'm waiting for that. Taki jest plan. Because I have a bigger plan than this. Ponieważ ja mam większy plan niż yes. Tak. So we would play. A więc graliśmy. And we were black, all of us. I wiecie, wszyscy byliśmy czarni. Nice color. Bardzo ładny kolor. God's color. Boży kolor. Amen. Amen. God, amen. So God is God. He can't make a mistake. Przecież Bóg nie popełniał błędów. Y'all are so white. A wy jesteście tacy biali. But God made you. Ale Bóg was tak uczynił. God's color. Przecież to też Boży kolor. And God told me, come to Poland. I Bóg mi powiedział, jeźdź do Polski. And add some color to these people. I dodaj trochę im koloru. Amen. So they would play with us. Tak, żeby mogli grać z nami. Short pants. Krótkie spodenki. T-shirt. Pod koszulkę. And then the black smoke would fall from the sugar mill. A tak też z tej cukrowni nieopodal, to wydobywał się taki czarny dym. Because the ground... And the ground was near the sugar mill. A to miejsce, to boisko było bardzo blisko tej cukrowni. And we would play with the white boys. I my graliśmy z tymi białymi. And by the time we finished playing. I do czasu, gdy już do momentu, kiedy już gra się kończyła. Do you know who was Indian, who was white? Już nie można było rozpoznać, kto jest Indianinem, a kto znaczy Hindusem. They were blacker than us. To jest biały. They were blacker than us. Oni jak my wyglądają. Oh man. That's why I sing, I've got joy. Dlatego właśnie śpiewam, że mam radość. From that time. Od tego czasu. Nothing stopped me. Nobody could steal my joy. Nikt, nic nie mogło mi zatrzymać ani okraść mnie z mojej radości. I was born to be a joyful person. Zostałem, po to się narodziłem, żeby być radosnym człowiekiem. I was the son of a living God. Byłem synem żywego Boga. No shoes. Żadnych butów. Full of joy. Pełen radości. No food at the end of the month. Żadnego jedzenia pod koniec no miesiąca. Problem. Nie ma problemu.
then the policeman came. I wtedy ten van policyjny nadjechał. Came right to the ground. I prosto na boisko. Why are you playing with the white children? Czemu tu gracie z białymi dziećmi? You're breaking the law. Łamiecie prawo. Who did this? Kto to zrobił? All the boys finally. Kenny. I wszystkie, te wszyscy chłopcy. Ten, he's the one. To Kenny, to on. They call me, come here. I wtedy zawołali mnie policjanci. Chodź na tutaj. Get in the back of the van. Get in the back of the police van. Wskakuj do samochodu. Three of us. Trzech z was. Oh, I was so excited. Byłem tak podekscytowany. Because we didn't have cars in those days. Ponieważ w tamtych czasach nie było samochodu. And to get a ride in a car in those days was one of the greatest things. I taką przejażdżkę, żeby skorzystać z takiej przejażdżki, to było coś. That was my plan. To był mój plan. And I got in the van and I was holding the cages, you know them. I wskoczyłem do tego furgonetki, jak nazwę, i dawaj złapałem się za kraty. And everybody would see me and say, Kenny is in the police van again. A każdy z tych, którzy mnie tam widział, mówić, Kenny jest w policyjnym samochodzie w tej chwili. Jedzie na policję. They would take us to the river. Zawieźli nas nad rzekę. Let us out of the van. Wypuścili. Wash the van. No, a teraz myjcie samochód. Wash the van. Myjcie samochód. No problem. No problem. No problem. How many of you saw the movie Karate Kid? Did you see the movie? Który z was widział taki dziecięcy film Karate Kid? Wax on. Że tam, you remember? Tam najpierw trzeba było nawoskować. Wax on. Później zdjąć ten wosk. And then we would get into the police van again. I później znowu po myciu skoczyliśmy znowu na przejażdżkę. They would drop us in the barracks where we lived. I zawieźli nas do baraków tam, gdzie mieszkaliśmy. As I got out, kiedy wyszedłem z tej policyjnego samochodu, I would say to the policeman, powiedziałem do policjanta, got you again. Got you again. I got you again. Yeah. What do you mean? I played the fool again. Okay. Mówi. Znowu was zrobiłem konia. Yes, what did you say? Co ty powiedziałeś? Nothing, sir. Nic, proszę pana. Oh, we were so full of joy. Oj, byliśmy tacy pełni radości. Such a wonderful time. Co za czas. Can I tell you something tonight? Czy mogę coś wam powiedzieć dzisiaj? You have enough joy for yourself. Macie wystarczająco w sobie radości dla siebie. We never had toilets in. Wiecie, my nigdy nie mieliśmy toalet tam, gdzie mieszkaliśmy. We never had bathrooms. Mowy nie było o łazience. No water. Żadnej wody. Used to get water from the river. Woda to. No electricity. No electricity. A co dopiero elektryczność. Only one set of clothes for school. Jeden zestaw ubrania do szkoły. Then I grew up. I tak zostałem. Found a job. Znalazłem pracę. Motor mechanic. Jako mechanik samochodowy. Worked for a very nice company. Pracowałem na naprawdę dobrej firmie. Was doing well. Dobrze mi się powodziło. Then got my own workshop now. I w tej chwili mam swój własny warsztat samochodowy. And then in 1996. A wtedy, w 1996 roku. A group of pastors. Ta grupa pastorów from South Africa. Z południowej Afryki. Said we're going to Mozambique. Powiedziała mi, wiesz, jedziemy do Mozambiku. You are a good mechanic. A ty jesteś dobrym mechanikiem. Would you like to come with us? We're going with 5 vehicles. Będzie tam 5 samochodów. Chcielibyśmy, żebyś pojechał razem z nami. If we have a breakdown on the road, it's a long. Jak któryś samochód się zepsuje po drodze? No roads. Tam przecież nie ma drogi. If anything happens, jeżeli cokolwiek się wydarzy, we would like you to repair the vehicle if we have a breakdown. Żebyś ty naprawił, kiedy ten samochód się zepsuje w czasie drogi. I said, I'll go. A ja powiedziałem tak. What a wonderful opportunity. Co za możliwość. God is working.
Bóg pracował. God was working. Bóg pracował. God's in everything that you do. Bóg jest we wszystkim, co robisz. So we went to Mozambique. A więc pojechaliśmy do Mozambiku. And on the second night. I w drugi dzień. I saw the children. Tak to było wieczorem późnym. In the bush. Widziałem w krzakach dzieci. No clothes. Bez ubrań. No shoes. Nie ma butów. Hungry. Głodne. Ribs showing. Na zewnątrz wystawały im żebra. Bone. Kości. I went in the back of my van. Wsiadłem z powrotem do swojego samochodu. I put my blanket. Położyłem na siebie, nałożyłem koc. And I said, Lord, what are you showing me? Powiedziałem, Panie, co ty mi pokazujesz? He said, go back home and I'll tell you. Wróć do domu i tam ci powiem. After 10 days we went back home. Po 10 dniach wróciliśmy do domu. I went home. Wróciłem do domu. And my wife noticed that was something very different. Moja żona zobaczyła, że coś się dzieje, coś zupełnie innego we mnie. She said, what's wrong? Pyta się, co jest z tobą nie tak? I said, give me some time, I'll tell you. Ja powiedziałem, daj mi trochę czasu, a powiem ci. I didn't eat well for 2 weeks. Przez 2 tygodnie nie jadłem dobrze. She said, I'm very worried about you. I mówi, słuchaj, ja się naprawdę o ciebie martwię. She phoned my family. Zadzwoniła moja żona do rodziny. And she said, your brother is behaving strangely. I powiedziała im, że wasz brat zachowuje się dziwnie. So they called me. A więc zadzwoniła. I said, it's fine. A ja powiedziałam, wszystko jest w porządku. This is a God thing. To jest Boże dzieło. My eldest sister told me. Moja najstarsza siostra powiedziała. I know him. Ja znam go. If it's a God thing, leave him alone. Jeżeli to Boże dzieło, zostawcie go w spokoju. 3 weeks later. 3 tygodnie potem. God asked me. Bóg poprosił mnie. Where did you come from? Skąd ty pochodzisz? Glendale. Z Glendale. No water. Zapytał mnie. Tam nie było wody. No bathrooms. Łazienki nie? No food. Nie było jedzenia? Very little of everything. Wszystkiego tylko po troszku. Can you start all over again? Czy możesz od początku zacząć? Can you go to this place and start all over again where there's nothing there like there wasn't in Glendale? Czy mógłbyś znowu zacząć od samego początku, tak jak w Glendale, gdzie brakowało wszystkiego? I said yes. A ja odpowiedziałem Bogu, tak. I said yes. Powiedziałem, tak. I'll go. Tak. Pojadę. And that's the story of Mozambique. I to jest opowieść, to jest historia o Mozambiku. And last month, 111 trips later. A w ostatnim miesiącu, ostatniego miesiąca, to była podróż, 112 moja podróż do Mozambiku. There's laughter in the 4 villages. W tych 4 wioskach, w których pracowaliśmy, jest dużo śmiechu, radości. The children never ever saw a sweet, a lollipop. Przedtem, gdy dzieci nawet nie widziały i nie wiedziały, co to jest lizak. They never saw a packet of chips. Nie widzieli taką na torebeczki chipsów. God said, Kenny. Ale Bóg powiedział, Kenny. I'll give you people. Ja dam ci, pośle ludzi. Go. Idź. Go and be. And I said, Lord, you're such a good God. Ja powiedziałem, Panie, ty jesteś takim dobrym Bogiem. You know how much you blessed me in Glendale. Ty sam wiesz, jak bardzo mnie pobłogosławiłeś, kiedy you know how Glendale. You know how much joy you gave me when I had nothing. Ty wiesz sam, ile radości miałem, gdy nic nie miałem. Ile dałeś mi tej radości. And I said, thank you for bringing the joy back to me. Dziękuję, powiedziałem, że znowu przy tą radość mi przywracasz. You are blessing me the second time around by asking me to go to a place that I grew up in. Drugi raz przywracasz mi tą radość, posyłając mnie do miejsca takiego, jak ja wzrastałem. God might ask you. Bóg może ciebie tak poprosić. To do something. Żeby zrobić coś.
that he wants you to do. Żebyś zrobił co on chce. So we're building a playground now for each of the villages. A więc teraz budujemy plac zabaw dla tych dzieci. Tell them about it, Jerek. Okay. Na początku nie chcę zaczynać od tego, co mówi Słowo Boże, że na początku było Słowo, chociaż od tego się zaczyna. Tak naprawdę, jak się okazuje, że to Słowo Boże jest motywacją do tego, żeby cokolwiek robić. Kiedy pojechaliśmy tam na początku i zobaczyliśmy pastor Amandę, Matyldę, kiedy zobaczyliśmy kościoły, zobaczyliśmy te rzekome domy dziecka. Wow, to jest ta żółta zabawka, to są te zabawki, o których mówiłeś, o których bawił się, a to pomieszczenie tam 3x4, to jest dom dziecka? I to był taki niesamowity początek, gdzie po prostu ja wiedziałem, że ja sam tego nie mogę dźwigać, bo podobnie jak Kenny, moja reakcja była też podobna, jak tam pojechałem. On nie mówi o wszystkich rzeczach, które widział. Widział, jak dzieci, które zostały wysłane z Maputo. Maputo to jest stolica Mozambiku. Po wojnie domowej, krwawej wojnie domowej, pozostało wiele sierot. I te sieroty błąkały się po ulicach, w kałużach, bawiąc się, myjąc się. Rząd nie wiedział, co z nimi robić. Zapakowali te od 4 do 11 roku życia dzieci na prom i do pobliskiego półwyspu Katembe wysłali i wypuścili. On mówił o tych krzakach, jak dzieci, jak widział te dzieci z takimi właśnie żebrami, jak gdzieś tam na drzewie śpią, jak nie mają co jeść, jak chodzą na Golasa. To było straszne, gdzie po prostu ta krwawa wojna domowa dwóch stronic, Ferlimo i Ferlamo, tak zwanych komunistów, tak zwanych demokratów, starła się potężnie i pozostawiła tyle sierot. I gdy na tej wyspie był tylko jeden kościół i to jeszcze meczet, od 400 lat stał tylko jeden, Bóg właśnie mu dał wizję, że tam, tak jak ci właśnie też muzułmanie wychodzą z tymi dziećmi do tego meczetu, tak będą chrześcijanie chodzić do kościoła. I to było niesamowite, bo Bóg jak coś obieca, właśnie tak jak powiedział, z tej prostej wioski Glendy, tam ja byłem, wiecie co, tam się od 100 lat, on mówi, wiesz co, to wyglądało tak, jak wygląda. I z tego go wyprowadził do złapanki, tak jak on mnie zahaczył. Jedź, pokażę ci, tak i jego też. I on później zaprosił żonę. Żona powiedziała, wracając, czemu ty mnie zabrałeś tam? Ja już nie mogę, wiesz, żyć tak, jak żyłem. Gosię, gdy zabrałem tam, Gosia mówi, że właściwie nic takiego wielkiego się nie działo, ona tylko po prostu patrzała na te rzeczy i później jak wracaliśmy, to i łzy leciały. Same leciały łzy. Ja nie wiem, dlaczego mi po prostu lecą łzy. I jak gdyby na nowo zaczęła wartościować te rzeczy, które podobno mają wartość. Pięknie, pięknie, bardzo takie przeczyszczające, piękne przeżycie. I gdy wróciliśmy do Polski tutaj, po raz pierwszy zaczęliśmy się dzielić modlitwą błogosławieństwa, to zaczęło działać. Ludzie zaczęli z raka być uzdrawiani. Mały chłopiec, który miał już 12 lat, a miał wzrost 5-latka. Mamusia go przyprowadza i mówi, nie będę się modlił. Dlaczego? Bo nie chcę, bo się wstydzę. Widzę go za półtorej roku, a to już taki mężczyzna. Bóg po prostu zaczął się przyznawać, wiecie, w taki prosty sposób, przez prostą dziecięcą wiarę. I zaczęliśmy stosować coś bardzo prostego, po prostu i w naszym życiu, i też zachęcać innych do tego, żeby gdy Kościół Pana modli się, dzieją się znaki,
dzieją się cuda. I przychodzi Pan, przychodzi Jego obecność, przychodzi radość, pokój, miłość i dzieją się znaki. Gdy Kościół Pana, wiecie co to znaczy, nie poddaje się. Tak słyszałem, że córka najstarsza pastora Chrościny, tak? Tadeusza. Chrościny? Chrościny. Jak zachorowała, to nagle grupa się, eklezja zebrała, żeby się modliła, czyli codziennie podobno. W marcu, a już kiedy tam było, w lipcu czy kiedyś, i miała złośliwego jakieś tam z przerzutami. Chłoniaka? Zobaczcie, raka takiego. Bóg uzdrowił, gdy Kościół Pana modli się. Wiecie? To jest taki przykład tutaj z naszego podwórka, nie z waszego, naszego. I gdy przyjechaliśmy, to zaczęliśmy mówić, Kenny, słuchajcie, to jest niesamowity człowiek. Dla mnie on jest przykładem i dla was też, jak człowiek, który ma swój warsztacik, swoją pracę. On pracuje po 12 godzin dziennie. I mówi, z każdego samochodu 100 randów odkłada. Mówi, ja muszę zacząć od siebie najpierw. Jeżeli ja kogokolwiek chcę prosić, to mówi, ja muszę dać przykład. I mówi, ja nie jestem bogatym człowiekiem, ale na tyle, że mogę pomóc, mogę zrobić. I przez 18 lat dzwoni do mnie co miesiąc. No i jak to być? Tak, i to nie tylko to, on po prostu mówi o tej miłości do tych dzieci. Sam będąc takim dzieckiem, jednym z tych właśnie, któż bardziej może kochać te dzieciaczki? I widzę, jego ręka jak wyciąga się, tak on zawsze się dzieli, to mi wrzuca chleb do zupy. Wiecie, jak ma coś, to zaraz łamie to i te palce tak widzę, zawsze to przed oczyma mi stoi. To jest dar też. Wiecie? To jest dar miłości Bożej. Obdarowanie. I ja mówię, Kenny, co to ja mogę wiesz, tutaj zrobić? Ja tam, wiesz, na biletu sobie uzbieram, nie? Boże, czy jeszcze coś tam, nie? Ale co się okazało? Hej, nie bądź taki skromny. Nie bądź taki skromny. Ty masz wiele do zaoferowania. I przez ten czas, wiecie, przez te lata, bardzo wiele ludzi. On jest takim statystykiem. To jest człowiek, który świetnie liczy. Bardzo bystry. Kilka języków zna. On mówi o sobie, że on jest mechanikiem. To jest mówca międzynarodowy. Motywator. Bóg go pobłogosławił. I Bóg nie pobłogosławił. Też przyjaźnią właśnie. To jest jeden z takich najpiękniejszych ludzi, których bardzo się chętnie cielę właśnie tutaj w Polsce. Z Polski dzięki temu właśnie, moi przyjaciele, wielu pojechało. Zaczęli budować huśtawki. Teraz studnie też. Z Ameryki, z Wenezueli, z różnych miejsc. A on wybudował taki pokoik dodatkowy dla misjonarzy. W swoim domu, obok warsztatu. Ma 3 stanowiska tam. W jednym jest zatrudniony Zulus, Leonard, w drugim Sunny z Malawi, w trzecim jego syn, Dean. Córka zmieniała filtry. Nancy jeździ po supply, po zaopatrzenie. Please. Weź to wyłącz. I po prostu razem jako rodzina zaczęli od siebie, że oni zaczęli pracować. Nie, pokazali, że wy macie tutaj pracować. Dajcie, no dajcie. Nie. My zaczniemy. I jestem tak szczęśliwy, dziękuję Panu Bogu, że wielu Polaków, którzy pojechało też tam, my byliśmy zawsze takim mostem. I ci ludzie, którzy przejechali, wiecie, połączeniu, kiedyś połączenie było takie między, a dawno zanim my pojechaliśmy, między Polską a Afryką, wiecie jakie? Bociany. Bociany migrowały z jednej na drugą stronę. Polskie bociany, afrykańskie. A dzisiaj ten dystans przemierzają
właśnie ludzie Boży, którzy chcą. I to też jest zaproszenie dla tych, którzy by chcieli pojechać tam i chcieliby zobaczyć coś i sami przeżyć na własne. Obiecuję, że życie się zmienia, wiecie, po takiej eskapadzie. Także tam wiele rzeczy jeszcze jest do zrobienia. Bo kiedy ta studnia została wybudowana, to te wioski, on mi powiedział, ale tam powstało ile? 7 kościołów razem. Jeden on powiedział, ja chcę mieć ten honor, przecież, że moja rodzina się złoży i wybuduje kościół. Wybudował. Byłem na otwarciu tego kościoła. I mówili, wiecie, że to my klinikę teraz, dzwoni do mnie któregoś tam razu i mówi, jest to teraz klinikę budujemy. No, klinikę? No mówi tak, będzie tak, 4 metry tutaj na 12 i będą takie cele. Raz, dwa, trzy, cztery, okej. I co jeszcze? No, a kto będzie, gdzie lekarze? A, będą. Będzie z Maputu przyjeżdżała pielęgniarka w środę. Nie? I jak ktoś na przykład będzie miał problem, nie, jakieś skaleczenie, to za bandażem zawiążą w klinice, dadzą tabletkę. Rozumiecie, nie? Tego typu rzeczy. Kobiety, które rodziły, czasami nie zdążyły i na piasku gdzieś tam będą mogły tam urodzić. Nie? Także wiele pięknych rzeczy się wydarzyło. I to jest dla nas taką niesamowitą właśnie też przykładem. On dla mnie jest, ten brat. Brat Kenny Muriel. Że my możemy, będąc normalnymi ludźmi, normalnie działając, wiecie, bardzo wiele zrobić. Bardzo, bardzo, bardzo wiele zrobić. I to jest zachęta dla ciebie i dla mnie, żebyśmy nie rezygnowali. Mówię, ale co tam ja mogę? Mogę bardzo dużo. Bardzo dużo. Zresztą, wiecie co, prawda jest taka. My z Gosią widzimy od wielu lat, że można zaufać Bogu w 100%. My nigdy nie mieliśmy ubezpieczenia. My nie jesteśmy normalną rodziną, takim Polakiem. Gosia nigdy też nie była taką, która zawsze pierogi w domu. Ona wiedziała, co ją będzie czekać. Ja wymodliłem taką właśnie kobietę, która będzie musiała czasami po prostu pojechać na tydzień, na 2, na 6, na 7 miesięcy, na 2 lata. Różne były okresy. Średnia pół roku. I to nie było wcale takie, wiecie, że och, jacy my chętni, jacy my od razu gotowi. Ale Bóg powolutku, kiedy zrobiliśmy krok wiary, okazuje się, wow, to ja mogę to zrobić? Wiecie co? Tak samo Kenny, jak i my nie jesteśmy typowymi takimi, wiecie, misjonarzami. Dlatego, że my nigdy nie byliśmy przez nikogo wspierani. Ani nigdy nie mieliśmy nic regularnego, oprócz 2 lat. Dzięki Bogu, chwała Ci Panie, jakie to było piękne przez te 2 lata. I Bóg sam pokazał nam, że mówi, ja się temu nie ten system, nie komunizm, nie, jak mówię, komunizm, nie cokolwiek, wiesz, emerytura. Ja sam się o Ciebie zatroszczę. I muszę Wam, jak to on mówi, obiecuję Wam. Kiedyś, jak wyjeżdżaliśmy, powiedział Kenny do mnie, bo to jest tak troszeczkę w tej hinduskiej kulturze, mówi, obiecuję ci, że będziesz za mną tęsknił. I tak było. Yes, I promise you. I promise you, you will miss me. I teraz chcę po prostu tylko zachęcić was tym wszystkim. Kenny mi dał ten mikrofon, nie wiedział, co ja będę mówił. A ja po prostu chcę powiedzieć do was i do siebie, że trzeba robić kroki wiary, dlatego że nigdy Bóg nie zawiódł. Nigdy. Nasze emocje zawodzą. Nasz brak wiary zawodzi. A co będzie? Nic nie będzie. Bóg będzie. Radość będzie. Ja też mam dużo radości w moim życiu. Słuchajcie, ile ja radości w moim życiu dostałem. Za co, pytam się? Za darmo. Z łaski. Od Chrystusa. Dał mi taką żonę wspaniałą. Dał mi 2 dzieci. Jestem szczęśliwym człowiekiem.
I to jest piękne. Także wiecie co, my jak teraz jesteśmy tutaj na takiej trasie, to też trochę właśnie zbieramy na misję. Ale to nie jest taki tego typu człowiek, ani ja, ani on. No dajcie, bo my tu nie mamy. Gdzie? Jak najdalej od tego takich zachowań, prawda? Natomiast błogosławieństwo faktycznie dzielenia się i wypuszczania tego, który idzie, sieje, prawda? Najpierw ten sieje, później drugi idzie z konewką, podlewa, patrzy, rośnie. W końcu przyjeżdża taki jak ja, bierze ostry nożyk, ciach. I co się okazuje, że ten, co przyszedł za 15, 12, wsiadł w kolejce, tamten już dostał swoje, co 12 godzin pracował. Pamiętacie tą przypowieść ze Słowa Bożego? Pan zatrudnił. Od rana, trzecia, szósta i ten przychodzi o 11. Parę minut popracował i wypłata taka sama. Ależ jaka to sprawiedliwość, panie? A ten na krzyżu to co? Nawet ochrzczony nie został. I już w niebie? Łotr. Pamiętacie? Pamiętacie? Boża sprawiedliwość jest zupełnie całkowicie inna. Więc dlatego ta zachęta, żeby tam, gdzie my jesteśmy, czyli tam, gdzie w pracy jesteśmy, żeby modlić się, wiecie, modlitwą błogosławieństwa, to jest bardzo ważna zachęta. Dla nas, dla Kościoła, dla misjonarzy. Żeby tą miłość, którą Bóg dał, żeby wylewać na drugiego człowieka. Robić wszystko, co się da. Na przystanku zaczepiać ludzi. Na ulicy. W sklepie, jakiekolwiek. Przełamywać. Bóg to wszystko będzie honorował. I promise you. Tak by powiedział brat. Obiecuję wam. Chwała Jezusowi, słuchajcie, co za piękny wieczór mamy kolejny. Bardzo się cieszymy, że też mogliśmy spotkać naszych przyjaciół. Po 40 ilu? To 44 lata. Coś niesamowite. 45 lat, wow. Przecież ja jestem taki młody jeszcze. Jak to się stało? Chwała Ci, Jezu. In August, dobrze. There'll be an altar. Laid in Africa. Słuchajcie, jeszcze jedno tylko powiem wam, dla zachęty. Wiecie, co chcę zrobić? It will be a wonderful thank you to the country of Poland. Tak, w miesiącu, w sierpniu, tam w jednym z tych trzech wiosek one playground. Będzie takie boisko, które jak gdyby on to nazywa ołtarz. Jakby tak, coś takiego symbolicznego, które będzie podziękowanie dla Polski za te niesamowite rzeczy. On parę miesięcy, nie, dwa i pół roku temu Bóg dał mu taką myśl, że zrobi coś, czego jeszcze nie było w Afryce. Chce kilka takich playground, czyli takich placów zabaw wybudować. I jak poszedł do firmy, to mu zaśpiewali 80 tysięcy. Siadł z Nancy i powiedział, słuchaj, co my zrobimy, Nancy? I tak popatrzyłem na siebie, poradzimy, mówię, jakoś pójdziemy. I pojechał na złom i jako mechanik powiedział tak, że tutaj obetnijcie mi tylne półośki, tutaj będą łożyska, tutaj ten ma taki metal, prawda, tutaj zrobimy zrobimy z tego huśtawkę, tutaj teflon, tutaj zastosujemy. Mówi, wszystko to do ilu? Do 25 tysięcy. Także teraz Nancy jest tam i dzwoni po złomowcach. It will be the only playground. To będzie jedyna plac zabaw. Altar to the Polish people and the country of Poland for what you have blessed our mission. Tak, i jeden mówi, oni tam są niesamowicie, wiecie, jakieś tablice takie kładą i tak wiem, że chcemy właśnie dedykować dla Polski. Jeden tak. Dla podziękowania, że Polacy też się tam, a wiecie co, tam Polacy aż tak dużo nie dali. Ale chwała Bogu, wiecie, że no są tacy ludzie po prostu. Wdzięczni. Wow. O, niech zabrzmi w moim sercu
miłosierdzia Twego pierś, łaski, która się nie kończy, łaski, która wzywa Cię. Naucz więc mnie hymnu chwały, niech zapłonie u Twych bram. Górą, której zaufałem, miłość Twą poznałem sam. Niech to pianino zagra tą solówkę, dajmy to troszkę więcej. La, la. Gdy do Ciebie wywołuj dół, bądź silnie, jestem w stanie, oprócz serca, cóż się da. Oto jestem, weź mnie całkiem, do Twych niebios górze tam. Za to, że my możemy dzisiaj żyć w wolnym kraju, Panie Jezu, że mamy swoje domy, Panie. Dziękujemy Ci, że wrócimy teraz do domu i mamy swoje łóżko. Chwała Ci za to, Jezus, że mamy wodę bieżącą. Chwała Ci, Jezu, za to, że nawet na piechotę nie wracamy, tylko wracamy własnymi samochodami. Dziękujemy Ci za to, Panie Jezus. Aleluja, bądź uwielbiony, Jezus, naprawdę jesteśmy wdzięczni. O, niech zacznie w moim sercu miłosierdzia Twego pierś, łaski, która się nie kończy, łaski, która wzywa mnie. Naucz więc mnie hymnu chwały, Góro, której zaufałem, miłość Twą poznałem.
Panie, błogosławimy też brata Kennego i ten projekt, który ma. Wiemy, Panie, że Twoje błogosławieństwo nie przynosi zmagania, nie przynosi znoju dla nikogo. I my żyjemy w tym błogosławieństwie, Ojcze. A jeżeli jakaś presja i znój był w sercu, Panie, moich braci, którzy w swoim życiu nie byli jeszcze w stanie oddać do końca, Panie, oto jest dzień w tej chwili wolności. Jezus, tak całym sercem, Panie, wiem, że jesteś tak blisko na zawołanie ust. Jezus, dotykaj tych, Panie, którzy dzisiaj chcą z Tobą na dobre się połączyć. Jezus, tych, którzy jeszcze nigdy nie doświadczyli tak naprawdę wolności. Jezusie Chrystusie, którzy pragną Ciebie. Czy jest ktoś, kto by chciał dzisiaj na nowo albo pierwszy raz rededykować swoje życie Bogu i powiedzieć, że chcę służyć Tobie już jako odważny, jako nowy człowiek, stare przeminęło. Aleluja, że zawsze taka szansa musi być dana, bo to byłoby nieporozumienie, gdyby nie dać szansy człowiekowi, który potrzebuje tego. Chwała Ci, Jezus. Oto jest dzień zbawienia. Oto jest dzień życia. To jest dzień wolności. Dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest dzień. Nie zatracajmy tego dnia wolności. Chwała Ci, Jezus, za odświeżenie. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu. I sławimy Ciebie całym sercem, że jesteś wspaniałym Bogiem. Aleluja. Niech to ofiary, które zostały złożone, będą przyjęte dla Ciebie, Panie. Niech płyną do nieba na chwałę dla Ciebie. Jezus, dał mi biegać Ciebie.